Dzień dobry, witam w środę, a w odcinku między innymi wnętrze Peugeota 308, narciarski Bentley Continental, Felino CBR7 oraz Hummer i VGMC. Zaczynamy! Peugeot 308 nowej generacji ma pojawić się w tym roku. Na razie zdjęć szpiegowskich nie mamy, ale tu haczyk. Zrobiono zdjęcie wnętrza auta. I tu się mylimy. Obramowanie wlotu powietrza i ekranu są identyczne do obecnej generacji, jak widzimy. I w nowej tak ma być. Zegary odchylone do tyłu. Oficjalnie auto zadebiutuje na jesień. Bentley przygotował projekt auta, który ma nadawać się do zimowych wyścigów i alpejskich jazd. Błękitno-czarne auto ozdobione jest grafiką przedstawiającą alpejskie szczyty i wyposażony w szereg sportowych dodatków. Auto na dachu ma zamontowane światła LED. Sześciocylindrowe V12 generuje moc 635 koni mechanicznych i 900 Nm momentu obrotowego. Continental GT przyspiesza do setki w 3,7 sekundy. Plus auto ma lepiej brzmiące wydechy, a wkrapowicz. Oto ekskluzywny sportowy samochód, coupe, Felio CB7R. CB7R standardowo napędzany jest potężnym 8-litrowym. Motorem o pojemności 6,2 litra i mocy 525 koni mechanicznych. Opcjonalnie można wybrać V8 z jednostką o pojemności 7 litra, generującą moc 700 koni mechanicznych i 780 Nm, która osiąga setkę w 2,9 sekundy. Wnętrze jest ekskluzywne. Kierownica z bolidu Formuły 1 oraz brązowa skóra i czarna Alcantara. Volkswagen obecnej generacji Transportera jest już od 2015 roku, a w 2019 doczekaliśmy się liftingu. Na ten rok lub na początku 2021 zawita już 7. generacja Transportera. Nowy Transporter ma mieć taką samą linię, a inny przód nowe LED-owe światła połączone listwą, tak jak w Golfie, z tyłu pionowe światła. Wiemy, że deska rozdzielcza ma przypominać tą z liftingu Transportera i nowego Golfa. Do gamy trafią wersje hybrydowe, a auto zostanie zbudowane na płycie MQB. Hummer już w maju zaprezentuje powrotny model aż po 10 latach. Nowy model ma być w pełni elektryczny, a jego silnik ma mieć aż 1000 koni mechanicznych. Nie wiemy, co po tym aucie się pojawi, ale ta wizualizacja przedstawia elektrycznego pick-up. Czy to właśnie to? Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia dopiero w sobotę na kolejnym odcinku Na Drodze. Hej!